Siemanko widzowie, witam was w kolejnym materiale na tym kanale. Jest godzina 3 minuty przed 19, środa, a oznacza to, że za chwilę wychodzi nowa drużyna tygodnia, no i będziemy próbowali na tym się jakoś fajnie dorobić. Także zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, jeżeli ten materiał wam się spodoba, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie subujecie, bo naprawdę warto to zrobić, no i sprawdzajcie linki w opisie, tam jest Discord jeszcze prywatny, handlowy, jest Instagram, warto wszystko sobie obczaić. No i przechodzimy do materiału. Za 3 minuty nowa drużyna tygodnia, więc sobie troszeczkę posnajpimy, a że mamy chwilę, no to wejdę na listę transferową, bo bardzo dużo osób pytało się, co z inwestycjami, czemu karty spadły i tak dalej, i tak dalej. No materiał na temat rynku, stricte rynku, no i na temat tych kart właśnie, w które mamy poinwestowaną kaskę i która ta kaska jest w tym momencie w plecy, to pojawi się jutro. Tak myślę, że około 15-16 jeszcze zobaczymy, także już dzisiaj na ten film zapraszam. No i co? Braliśmy te karty po 50 tysięcy, takich Lozano po 27,5. No i teraz na szczęście te karty już naprawdę odbijają, bo taki Rafinha jeszcze wczoraj był do dostania, przynajmniej na Xboxie, za 33 tysiące monet. Teraz taki Rafinha, aż Messenger w tle, bo zapomniałem wyciszyć telefonu przed nagrywkami jak zawsze. No teraz taki Rafinha już kosztuje 38 tysięcy, także naprawdę fajnie. No i co ja będę robił z tymi kartami? Będę te karty trzymał, no i jeżeli wyjdę na zero albo na minimalny plus, no to będę starał się te karty opchnąć, żeby po prostu mieć kaskę na kolejne ruchy transferowe. A jak zapewne widzicie od ostatniego odcinka, przybyło na moim koncie kilkaset tysięcy monet, no i udało mi się przez ten czas właśnie tych SBC-ków i tak dalej troszeczkę zarobić, więc no pokażę wam to po prostu wszystko jutro, jak udało mi się, no jak zarobiłem te końce po prostu i dlaczego jest teraz tu 450 klocków. A my zobaczymy się dosłownie za minutę, gdy wyjdzie nowa drużyna tygodnia, nowe karty i będziemy snajpić. Ogólnie widzowie, to przez poprzednie odcinki snajpiłem na padzie niepodłączonym jakby do Xboxa, nie snajpiłem na padzie po kablu, tylko snajpiłem sobie po prostu podłączając go do Xboxa bezprzewodowo. Teraz podłączyłem go po kablu, no i może te milisekundy opóźnienia, których nie będzie, nam pomogą, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? No, już przypisane. No i co my tu mamy? No ta drużyna tygodnia to jakoś super nie wygląda. Jest ten Firmino, który może nam podbić cenę tego naszego Rafini. Jest Gnabry. No i w sumie to albo będę snajpił Ndombele, może na Ndombele się, albo na Bellingamie się skupimy na samym początku. Posnajpimy trochę Bellingama, potem tego Ndombele. No i może Fatiego jeszcze, bo Fati naprawdę fajna karta, niska ocena, to może będą ludzie taniej wystawiali. Także dzisiaj cel to Gnabry, Ndombele, Bellingham, no i Fati. I może jednak zaczniemy od tego Fatiego. No i co widzowie, liczę przynajmniej na jedną wysnajpioną kartę dzisiaj. Ostatnio się nie udało, teraz mam nadzieję się uda. No i sprawdzamy, ile Fati kosztuje, już sobie go wklepujemy. Na pewno ktoś go już trafił, a zapewne więcej osób, bo niska ocena. O Jezu, ale tanio. Czekajcie, moment widzowie, teraz to pewnie z 90 tysięcy na ten moment, 85 i on nie schodzi. No to zaraz sobie jakąś cenę ustawimy, no i jedziemy z tematem. Albo nie, wiecie co, Fati to zbyt rozpoznawalny, Bellingama mogą ludzie nie kojarzyć i wystawiać go od razu. Po takiej taniości, no, bez kitu. Fati to był gorszy pomysł, Bellingham będzie lepszą opcją. No i teraz Bellingham jakieś 70 parę tysięcy myślę. Ten za... O, za 50 bym... A, jajaj, szkoda. Bym go wystawił za 60 kilka i byłby profit. Najtańszy za 74. On będzie teraz szybko taniał, to myślę, że za... O kurde, nie tak. Za 55 możemy chłopa szukać. No i co? I lecimy z tematem. No i oby jakiś nam wyskoczy. Jest pierwszy Bellingham za 21 tysięcy monet. I ktoś go nam wykupił. Ale jest kolejny za 53 tysiące i też go nie zdążyłem kupić. No jednak dobrze, że zmieniłem z tego Fatiego na Bellingama, bo Fatiego snajpiłem pół minuty i stwierdziłem, że Bellingham będzie lepszą opcją. No i nawet nie snajpiłem pół minuty, już dwóch wyskoczyło. Ale no, co z tego, jak żadnego nie udało mi się kupić. Więc lecimy dalej, widzowie. Miejmy nadzieję, że odda dzisiaj to snajpienie. Sprawdzimy sobie jeszcze oczywiście, ile teraz kosztuje, żeby nie przepłacić za niego. 74 tysiące. No to 55 tysięcy jest ok. I wyskoczył nam za Nie! Nie! Zmisklikowałem. Miałbym go. Miałbym go. Dodałem go do obserwowanych. Czyli bym był pierwszy. Ja nie mogę, ale żenująca zagrywka z mojej strony. Miałbym tego Bellingama za 55. Ale niestety
kliknąłem go do obserwowanych i go nie mam. Ale był kolejny za 40 i też mi go ktoś wykupił. No cóż, ale jest kolejny za 40? Za późno. Nie, dobra, muszę się skupić na tym snajpieniu, bo czuję, że dzisiaj się uda. Kolejny za 5 dych. No już widzieliście poprzedniego, który mi wyskoczył. No nie wiem, ja mam za wolne może palce, ale... No nie wiem, jak tak szybko to ludzie wykupują. Znaczy, no wiem, bo na webapie jest szybciej, albo ustawiam sobie bota i... No i wiadomo, o co chodzi. Ale no mi rynku webap nie chcą odblokować. No i nie mogę posnajpić na webapie, tylko na konsoli. A tyle już kart przed nosem przeleciało i dalej nic. No nie wiem, może trzeba zaraz będzie kartę zmienić, bo... No nie chcę wyjść znowu z niczym, widzowie. No musimy dzisiaj coś wysnajpić. Nie no, widzowie, ten Bellingham już mnie zdenerwował za mocno. Już nie chcę go, nie lubię. Na Ndombele pójdziemy. Może Ndombele się dzisiaj uda jakiegoś wysnajpić. On będzie droższy, więc... Więc spoko, najwyżej większy zysk, jeżeli się uda. A, no i ogólnie to jeszcze ze dwóch widzów mi pisało, że po co wrzucam taki materiał ze snajpienia informów, jak... No nic mi się nie udaje wysnajpić. No sami widzieliście, ile tych kart mi wyskoczyło. No i jeżeli byłbym szybszy, albo snajpił na webapie, no to mógłbym naprawdę się na tym nieźle obłowić. Z tym, że no niestety jestem troszeczkę za wolny na konsoli w porównaniu do webapowców, bo tam to dużo szybciej można zrobić. Ale no nie poddajemy się jeszcze, będziemy próbować. No i oczywiście dajcie znać w komentarzach, jeżeli siedzieliście dzisiaj i snajpiliście, no i jak coś wam się udało fajnego wygrać. No Ndombele to nawet żaden nie wyskoczył, więc z Ndombele niestety klops, ale może zobaczymy sobie na Firmino, ile Firmino Inform będzie kosztował. No i może na takiego Firmino sobie zapolujemy, ale z tego co widzę to w miarę drogo, znaczy w miarę drogo... No 170 tysięcy, jak za taką kartę z takimi statami, to no wydaje mi się, że to nie jest jakaś gigantycznie niska cena, ale no spróbujemy go posnajpić, może chociaż jeden jakiś wyskoczy do kupienia. Najtańszy był za 160 i zszedł. Nie, on jeszcze nie zszedł, chyba że zszedł i mi... No, ten za 160 zszedł, najtańszy jest za 150, już nie jest, bo ktoś go kupił. A ja bym swojego wtedy wystawił za 160 i bym zarobił 3000. To w sumie dobrze, chyba że go nie kupiłem, ale no to pokazuje, ile ludzi na tym siedzi. Najtańszy 165, no to do 140, żeby przynajmniej dyszka profitów wpadła, jeżeli go wysnajpimy. No i lecimy dalej, no. Oby coś wpadło dzisiaj, bo jak znowu nic nie wpadnie, to się delikatnie załamie. Mamy Firmino za 120 tysięcy, ale no ktoś go kupił. Ktoś go nam kupił, niestety. No widzowie, da się na tym zarobić, da się na tym naprawdę dużo zarobić. Tylko, no mi się drugi tydzień z rzędu nie udaje, no. Ale... Nie, no... Zlagowało, no to jest nie fair. To jest naprawdę nie fair, no dlaczego zlagowało i... Ach... Idź pan w pizdu z tym. No cóż, widzowie, przerzuciłem się na Bellingama, bo ten Ansu Fati kompletnie nie oddawał. Snajpiłem parę minut i no, żaden nawet nie wyskoczył. No i powiem wam, że jest już około 20 minut po wyjściu nowej drużyny tygodnia, dokładniej 19. No a co za tym idzie, to coraz mniej tych kart jest wystawianych, no bo kto miał paki otworzyć, to już otworzył. Więc no nie wiem, czy jest... No, powiedziałem, nie wiem, czy jest sens i już myślałem... że go kupię. No akurat wyskoczył, gdy miałem taki, wiecie, taki moment podłamania, nie? Że już stwierdziłem, już sobie myślałem w sensie, że no nie ma tu już kompletnie żadnych szans, że coś wysnajpię, po co już snajpię to, nie będę tego robił, głupie to jest i tak dalej, no po co mam to robić, skoro nie oddaję, nawet karty nie wyskakują od 5 minut. A tu nagle wyskoczył, no i troszeczkę mnie, no... Podniósł na duchu. Nie wiedziałem, jak to dobrze ująć, ale podniósł mnie na duchu ten Bellingham, który wyskoczył mi za 40 niecałe koła. No i ile bym miał na nim profitu? No, zdyszkę niecałą, więc całkiem spoko, zawsze coś, nie? Wiadomo. No i co, ja jeszcze spróbuję go trochę posnajpić, no ale jak już nie odda przez kilka następnych minut, to no to już nie będzie sensu, bo no 21 minut po wyjściu drużyny tygodnia jest, więc naprawdę ciężko.
No cóż, widzowie, po 20 kilku minutach snajpienia po raz pierwszy wywaliło mnie z futa. No i powiem wam, że to jest naprawdę dobry wynik, bo ludzi zazwyczaj wywala po kilku minutach, a ja się utrzymałem 24 minuty, więc naprawdę spoko. No co prawda ja nie spamię aż tak w to, wiecie, w to klikanie, w to przesuwanie ceny, żeby snajpić to gigantycznie super szybko, tylko no klikam to trochę wolniej, żeby po prostu mnie nie wyrzucało. No ale jako, że no nic nam się nie udało upolować, no i teraz to już będzie naprawdę gigantycznie ciężko cokolwiek wysnajpić, żeby nawet cokolwiek wyskoczyło, to chyba zakończymy ten materiał tym, że pokażę wam, że... O, czekajcie, fajne SBC jest. Ej, to chyba zrobię to SBC i będzie paczuszka dla widza na sam koniec odcinka. No ale wracając do tego, co mówiłem, to no po prostu wrzucę wam to, żeby pokazać, że te karty wyskakują i jeżeli jesteście szybsi ode mnie, no to da się takie karty na chillu wyłapać, wysnajpić, no i sprzedać je od razu z zyskiem, no bo wiadomo, że no jeżeli wysnajpimy kartę teraz od razu po fajnej cenie, to nie będziemy jej trzymali, tylko należy ją od razu wystawić, żeby... No żeby po prostu ładnie ją sprzedać, no bo ta karta z czasem sobie leci w dół, nie? Im dłużej karta jest w paczkach, no to wiadomo, leci w dół. No a w tych pierwszych minutach nowego Team of the Week szczególnie. Dobra, poczekajcie chwilę, ja to SBC zrobię i się zaraz widzimy, bo się nie mogę za bardzo skupić. Dobra widzowie, udało mi się skleić to SBC. No i zobaczcie, że niektóre karty są gigantycznie drogie. No tego gościa przepalę, ale taki jeden gagatek zwany Pipą kosztuje 8800 w tym momencie, no więc sobie go wystawię za 7 koła, no i to jest właśnie to, o czym mówiłem, że warto jest mieć dużo kart przeróżnych w klubie, bo nie wiadomo, do czego one się mogą przydać, a jeżeli będzie jakieś ciekawe SBC wyjdzie albo no coś w tym stylu, no to te karty wiadomo będą dosyć drogie, tak jak na przykład teraz przez to SBC, gdzie potrzeba, no... dosyć dużo różnych kart, w sensie no różnych lig tej samej narodowości, żeby jakąś fajną paczkę dostać, jak na przykład teraz mega paczkę rzadkich kart, więc oczywiście przepalamy, mega paka rzadkich kart dla widza jest, no może troszeczkę to SBC mi się, znaczy opłacało mi się, bo wszystkie karty miałem za darmo, a może coś fajnego dostanę, ale no przepaliłem kilka kart, które były warte dosyć niezłą sumkę końców na rynku, ale mniejsza z tym, otwieramy paczuszka dla widza, mamy walkaucik, zarąbiście, jest to niestety Harry Kane, ale 90 overalla, więc w sumie nie najgorzej, także widzowie, w tym materiale to by było na tyle, jeżeli się podobało, to oczywiście zostawcie łapeczkę do góry, zasubskrybujcie ten kanał, poza Kane'em niestety nic ciekawego tutaj nie ma, no a ja się z wami żegnam i widzimy się już jutro, trzymajcie się i na razie.